4 mieszkańców powiatu zawierciańskiego podejrzanych o rozprowadzanie i posiadanie dopalaczy zatrzymanych. Sprawą zajmowali się kryminalni wspierani przez Wydział Zwalczający Przestępczość Pseudokibiców oraz Cyberprzestępczość z Komendy Wojewódzkiej Policji. Do pierwszych zatrzymań doszło w środę. Zatrzymali łącznie 3 osoby. To 35-letnia kobieta, 40-latek i 23-letni mężczyzna. Wszyscy mają związek z rozprowadzaniem dopalaczy w Zawierciu. Przy jednym z mężczyzn, dokładnie w jego mieszkaniu, znaleziona została fiolka z substancją. Substancja ta została przekazana do badań laboratoryjnych. Wówczas będziemy mogli stwierdzić, czy były to dopalacze. Podczas tego zatrzymania w mieszkaniu 35-latki obecna była jej córka. Ona znajdowała się pod jej opieką. Nastolatka trafiła do jednej ze śląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzień później policjanci zatrzymali 36-latkę, która ma mieć związek z rozprowadzaniem niebezpiecznych substancji. Przy niej także znaleziono biały proszek, który został przekazany do ekspertyzy. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udzielania i posiadania substancji psychoaktywnych. Grozi im do 12 lat więzienia. O dopalaczach w Zawierciu jest głośno od kilku tygodni. Pod koniec lutego tamtejsza policja potwierdziła, że dopalacze były prawdopodobną przyczyną zgonów 6 osób w wieku od 25 do 44 lat. Jeszcze w lutym zatrzymano kilka osób odpowiedzialnych za rozprowadzanie bądź posiadających dopalacze. Emerytowani nauczyciele deklarują chęć pomocy przy egzaminie gimnazjalnym na wypadek strajku nauczycieli. W kwietniu do egzaminu przystąpi kilkadziesiąt tysięcy uczniów. W Śląskim Kuratorium Oświaty strajku się nie boją. Dyrektor szkoły może w sytuacji nawet takiej nagłej, trudnej, losowej zmienić skład zespołu nadzorującego, czyli tego czuwającego nad przebiegiem egzaminu w danej sali lekcyjnej, nawet w ostatnim dniu, nawet w dniu egzaminu może się to zadziać. Kurator podkreśla również, że wynik referendum strajkowego będzie znany wcześniej. To pozwoli dyrektorom szkół na przygotowanie się do ewentualnych problemów. Wówczas dyrektor może powołać członków zespołu z innych szkół. Obecnie kurator sprawdza, czy uczestnictwo emerytowanych nauczycieli w komisjach jest zgodne z przepisami. Na Śląsku referendum strajkowe ma być przeprowadzone do 26 marca. O ogromnym szczęściu może mówić 22-latek, który w miniony poniedziałek nad ranem podłożył ogień pod stojący na posesji samochód. Gdy polał auto łatwopalną substancją, nastąpiła eksplozja. Uciekając, mężczyzna zrzucił zapaloną odzież. Zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana na jednym z budynków w centrum Będzina. Policja nie miała większych problemów ze znalezieniem sprawcy. Kilka godzin po zdarzeniu z poparzeniami zjawił się u lekarza. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za który grozi nawet 5 lat więzienia. Prowadzący sprawę nie wykluczają, że zarzuty mogą usłyszeć również inne osoby, w tym te, które zleciły 22-latkowi podpalenie. Od 1 marca można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie Mama 4+. Chętnych nie brakuje. Mam emeryturę i mam rentę wypadkową. A na ten temat w mediach, w internecie nie ma nic. Świadczenie przysługuje tym, którzy zrezygnowali z aktywności zawodowej ze względu na wychowanie dzieci. Będzie finansowane z budżetu państwa. Szacujemy, że w skali kraju będzie to około 90 tysięcy osób. Mamy w budżecie państwa na to przeznaczone 800 milionów złotych. W Rybnickim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożono już ponad 1000 wniosków. W całym województwie ponad 2,5 tysiąca. To najwięcej w całej Polsce. Duże zainteresowanie tym świadczeniem zaobserwowaliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych już na miesiące przed wejściem w życie ustawy. Tylko w lutym odwiedziło nasze placówki i zadzwoniło do nas ponad 50 tysięcy osób zainteresowanych informacją, jakie warunki należy spełnić, żeby to świadczenie otrzymać. Rybnik w kraju przoduje tuż po Gdańsku. To jest przede wszystkim związane z tym, jak jest skonstruowana rodzina na naszym terenie. Przede wszystkim są to rodziny, gdzie kobieta nie pracowała. Kobieta rodziła dzieci. Czworo, częściej i więcej, bo też takie wnioski takich pań mamy. Mężczyzna utrzymywał rodzinę i teraz te panie, nie mając własnego świadczenia, przychodzą po rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Pytań co do świadczeń nie brakuje. Dziś Rybnicki Oddział ZUS-u uruchomił infolinię. Eksperci udzielali informacji z zakresu programu. Zadzwoniła osoba, która jest urodzona w 64 roku, czyli nie ma jeszcze wieku emerytalnego, i zapytała, czy ona teraz musi zgłosić wniosek, żeby już w ZUS-ie oczekiwał na jej wiek emerytalny, żeby sprawa nie uległa przedawnieniu. Świadczenie może również otrzymać ojciec, który wychowywał co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.
Nie ma dojazdu, nie ma klientów. W związku z planowanym wyburzeniem hotelu Silesia w Katowicach inwestor ogrodził wokół niego teren, tym samym odcinając dojazd na zamknięty parking przy budynku z połem. Żeby się tam dostać, kierowcy muszą złamać przepisy i przejechać wąskim łącznikiem. Dramatycznie źle, to zdecydowanie dojazd tutaj jest gehenną. Często parkujące samochody, trzeba zdecydowanie zaplanować to, że można zostać tutaj na pół godziny. Ostatnio mój pracownik nie mógł tutaj wjechać, także myślę, że władze coś powinny z tym zrobić. A cierpią głównie lokalni przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy, a także świadczą usługi w budynku z połem. Wcześniej mieszkańcy mogli wjechać drogą przy hotelu Silesia. Teraz mogą wjechać tylko od strony ulicy Skargi. Klienci od jakiegoś roku już bardzo rzadko do nas umią trafić, nawet jeśli znają adres, nie da się do nas dojechać. A problem szybko się nie skończy, bo wyburzanie hotelu Silesia może potrwać nawet 2 lata. Ze względów bezpieczeństwa teren musi być ogrodzony. Miasto uważa, że to ich właściciele powinni dogadać się między sobą. Już kilka lat temu zwrócił się do nas właściciel z możliwości skorzystania z prawa służebności. To jest warto podkreślić, że nie możemy z tego prawa skorzystać, ponieważ miasto Katowice nie jest właścicielem tych działek. Zasugerowaliśmy skierowanie takiej prośby do właściciela, czyli do KSM-u. I tutaj po stronach właśnie właścicieli jest dogadanie się w zakresie skorzystania ewentualnie z prawa służebności. Dziś nie udało nam się skontaktować z firmą Vastint, która jest właścicielem terenu. Wiadomo, że inwestor zamierza wkrótce rozpocząć wyburzanie hotelu, a w jego miejsce postawić nowe budynki. Do sprawy na pewno powrócimy. Kilka ruchów nożyczek i nowy wizerunek na Dzień Kobiet gotowy. Jak ci się twoja nowa fryzura podoba? Bardzo. Myślałam, że będą trochę krótsze, ale tak mi się też podoba. W tym przypadku nowa fryzura to nie tylko walory estetyczne, ale także szczytny cel. Paulina jest jedną z osób, które zdecydowały się wziąć udział w odbywającej się dziś w Chorzowie akcji Daj Włos Dziewczyny dla Dziewczyn. Termin świetnie się wpisuje w akcję, bo jakkolwiek cały rok staramy się pomagać jako koło wolontariatu wszystkim osobom, to w Dzień Kobiet oczywiście musimy pomóc dziewczynom i kobietom. Robimy to po to, aby pomóc dziewczynom, kobietom po chorobie onkologicznej, które przyczyn takich właśnie, że chorowały, straciły włosy. Chcemy dla nich zrobić peruki z włosów naturalnych i przekazać je, włosy przekazać dla Fundacji Rock and Roll. Peruki z naturalnych włosów są drogie, więc nie każdą z pań w trakcie chemioterapii na nie stać. Stąd pomysł na akcję. By jednak móc oddać włosy, trzeba spełnić kilka warunków. Na pewno muszą być najlepiej naturalne, ewentualnie farbowane, nierozjaśniane. Im zdrowsze, tym lepsze. Minimum 25 cm. Chętnie dłuższe, dlatego że na taką perukę tych warkoczy musi być i sporo, i długość musi być odpowiednia, żeby pomóc jak największej liczbie kobietom. Na pomaganie zdecydowało się ponad 30 osób, w większości dziewczynki i panie, chociaż pana także w tym gronie nie zabrakło. Nie będzie żalu po włosach, naprawdę. To jest nasz szczytny cel i ja się z tego cieszę, że ktoś się dostanie. Chciałam po prostu pomóc chorym osobom. To ważne, żeby pomagać? Tak. Czego? No bo potem dobre może do nas wrócić. Jeden problem z głowy na pewno spadł. Ułożenie fryzury z krótkich włosów z pewnością zajmie mniej czasu.